Co? Ukradnij tę wieniec i uciekaj! Namawiasz nas do popełnienia wykroczenia? Nie. Jak się nazywa ten były minister edukacji? Czarnek! Jeszcze bardziej byłem? Ten tutaj. Nie, tylko mówię po prostu. Co? Będzie się. Paweł, jak się nazywa ten Piątkowski? Nie, tu jest jak. Bo oni tutaj jest wolne teraz. Zajmiemy miejsce. No bo tu wolna ściana cała jest. A nie, tylko dwa głupy. Obserwujemy, udostępniamy. Adam, ty, do której my tu dzisiaj będziemy siedzieć do nocy? Co? Co mówisz? Słuchaj, o tej porze to zmiana. Do której dzisiaj tu siedzimy do nocy? Już ci mówię, bo zobaczyłem u tej i oni mają tak zgłoszone. Od 12 do 16. Posiłki zobacz! Ściągają! Wiesz, od 12 nie wiozą jakiegoś ważnego. Duda przyjechał! O ja pierdzielę! Nie, nie, oni tu jadą, oni posiłki ściągają! Czekaj. Nie radzą się! Degelacja masz! Tak jest, no oni wóz, karetka jeszcze jest. Słuchaj, byłem w Szczecinie, jak on został prezydentem, wiesz? I akurat była rocznica porozumień sierpniowych, a my mieszkaliśmy w Żystocie. I proszę cię, wstrzymują ruch. Dostępniamy. Patrzę, leci cała kolumna, puszczki strażacy. Ale teraz Bernard, to może tutaj się wygodzić, to chciałby go. Moim zdaniem tylko trzeba kogoś... A, zacząłem ci mówić. No, wiesz co? Od 12 do 16 i od 20 do północy. Mają zgłoszone. Ale to nasi? Nie, chodź. Ja to dzisiaj mamy... Barierki, mogliby się tu wygrodzić teraz. No to możemy tu spać dzisiaj. Nie, wygrodzić przestrzeń tu. No to dawajcie, dawajcie te barierki, wiesz, dokończą oni tam ich pilnują i ogrodzić. Adam, ja spadam. Weź powiedz im, niech ktoś przyjdzie tutaj, bo naprawdę z tymi barierkami można zrobić porządek. A to komu? A, on powiedział, dobra, on powiedział. Jaki hejt się wylewa, zobacz, 700 osób ogląda i zobacz, ale ja wiem, ja nie czytam tego. Mam co robić z czasem. To już wieczorem już tu nie będziemy. Zobaczymy, jaki będzie stan wieńca. No. Co, karetkę wezwali następną? Nie wiem. Już mi nie było, teraz przyszedłem. Bo się leli tam. Udostępniajcie, tapujemy. Ale
Jarka nie widzę. Jest tutaj, jest. Jest tam obtoczony. Z tej strony, jest obtoczony. Ci go zasłonią, tak go nie zobaczysz. Z drona byś go zobaczył. Ja to tam nie wchodzę, bo ja nie mam gimbala, bo Sebastian tu ma gimbala. Tam poszedł, ale mówię, żeby nie wchodził tam. No bez sensu jest tu. Chyba coś zjeść. Wchodzi. Znaczy rano byś po to co zrobiłeś? Sebastian, Adam cię woła. Z tamtej strony jest pod tym. Chodź tu, Sebastian, z tej strony Adam. Stoisz ten. No nie, to w takim. Masz ten mikrofon, odzywaj się. On mówi, że on chce z tobą porozmawiać, żebyś ty tam nie wchodził w ten tłum, jak się leją, bo... Nie rozmawiaj. Wszyscy policjanci tutaj są. Tam chodzą, bula wejście z tobą, bula wejście z tobą. Budzić z tym mikrofonem. Sorry. Excuse me, do you know what is happening here? Nie, no tylko tyle, że pytałem, gdzie jesteś, nie? No tam. No ja na razie jeszcze nie wiem, co będę tu robił. Tylko nie wchodź w tłum. Nie pchaj się tam, stań się z boku i tak pokazuj. Tapujemy, tapujemy. Wszyscy policjanci do zwolnienia. Ja pierdolę. Policja do zwolnienia. Słyszycie? Policja do zwolnienia. Dobrze. Dobrze. Gorzej, normalnie. Dostępniamy, tapujemy, tapujemy. Siema. Nieraz mam na głowie odpalenie. Cześć. Siema. Odpalenie nieraz. Naprawdę, nieraz mi się irytuje. Jak ja bym zrobił, to bym jeszcze więcej osób. Zobacz, zobacz człowiek, ja 700 zł. No. Także wie pan, tutaj oglądam akurat, bo ludzie oglądają, bo tutaj telefonami to nie oglądają. Szczerze mówiąc, to jest jakiś kabaret dla mnie. Sada jakaś. Ja kiedyś powiedziałem, jak ja bym się odpalił, a wie pan, nieraz przychodzi dużo osób. Planą mi się pijecie. A oni pójdą za mną, ale ja tyle pozytywnie patrzę, będę z kamerami. Przygotowuję
Ja tam nie wchodzę, bo ale ja... Ale powerbanka potrzebuję. To podtrzymaj. Mojego powerbanka potrzebuję. No to masz. Mojego. A, no to... Podłącz kabel, bo muszę naładować telefon. Bo ja... Czerwony kabel wyjmij. Się wystraszyło. Który, ten duży? Ten czerwony, ten duży podłącz do typu C. Który, ten? Gdzie jest typu C? Tu. Wsadź to. Wsadź do plecaka wszystko. Nie. A wy udostępiajcie to wszędzie. Zjebałam policję, wiesz? Co ty robisz, Anka? Bo powie... Sadź to do plecaka to. To trzymaj. Przepraszam, drodzy Państwo, za problemy techniczne, ale... Nie, ja też muszę wyjąć. Telefonem, ale postaram Wam się wszystko przekazywać na bieżąco. Udostępniajcie. Nie przerywając transmisji. A Ty nie masz długiego kabla? Udostępniamy, tapujemy. Chyba się trzymają go tam. Z tamtej strony zostałeś, z tej strony stoi. Pod pomnikiem. O, dostępnijcie ludzie, cały świat tutaj Siema.
Biedka, ty tam nie wchodź, bo oni tam się leją. To się leje? No leją się z policją. Tam nie zobaczysz. Prowokator. Ja pierdolę. No panie, nie widzi pan, co oni robią. Ale ty pięknie wyglądasz! Biedka, dobrze, biedka przyjechał! Jak najwięcej będzie ją wciągać? Prowokatorzy! Odejdź! Tak! Policja stoi i nic nie robi. Ja nie mam, co oni robią. Policja stoi i się patrzy. To jest... Ja pierdolę. Kłócą się, a policja stoi. Tak, same kłamstwa. Ilekroć mówi ktokolwiek z PiS-u, zbliżane do prawdy są spójniki. Ewentualnie jeszcze może jakieś przysłówki. Cała reszta to jest kłamstwo, całe w dobę. Policja nie daje sera. Ja pierdolę. To jest masakra. Komentujcie sami. Ja rozumiem.
Yeah.
Macie argumenty, spotkajcie się z Antonim Macierewiczem. Macie argumenty, spotkajcie się z Antonim Macierewiczem. Co? Boicie się, boicie się. Co? Ile osób miałaś? Kurwa, 500 było 600. Bo hejtują. Na TikToku. Się nie czuj, że przyjdź Maryna już kurwa na plac. O ten dziadek, co zawsze przychodzi od 10 lat. O. Macierewicz, bogaty będziesz. A odpal ty, zobaczymy do ciebie ile przyjdzie. Weź, chciałem taką... No weź odpal, pokaż to. Szkoda mi baterii telefonu. A ja muszę. Będę ładował telefon. Biedka też jest. Wiesz, ja się zajmuję czym innym. Biedka jest. Chciałem na rowerku jeździć, ale nie na rowerku. Biedka jest. Nie. Masz, panie Maciery. Młody Perelo, nadaj sądzę Józefę. Bezczeszczenie miejsca upamiętnienia i wybryk chuligański, z którego pan się dopuścił. Wieniec nie może być przestępstwem. Każdy Polak ma obowiązek bronić pamięć o państwie. Każdy Polak ma prawo niszczyć wieńce. Ty gebelsowska kanalia. Macierewicz, ty gebelsowska kanalia. I znowu pan zaczyna? Przestańcie! Nie wtrącaj się! Przestańcie się! Mam cię drugi raz pociągnąć. Nie wtrącaj się! Przestań! Nie! Puść mnie! Nie! Drugi raz cię mam pociągnąć? No to się wyciągnij! Puść mnie! Nie! Puść mnie! Nie! No nie! No weźcie go! Nie co zaraz padnąć! W najedzę ze mnie! Nie ma co się denerwować. Nie, ale to nie ma. Wtedy jak go szarpnę, to zareaguje policja. Nie ma co się denerwować, bo to on prowokuje. Jak mi nie zrobił sobie? O, on chyba dobrze wie. On chyba sobie zdaje sprawę, że nie chce. Dostałeś 14 na ulicy. Nie zdążyłem. Podobnie, tak samo.
Nie wiem, czy pan się zorientował. Nie wiem, czy pan się zorientował. Myślę, że pan tego nie wie. I nadal pan kontynuuje właśnie o kombinacji komunistycznej. Nie wie pan, pan się zorientował. No, to jak się pan narodził, to pan na wtedy wypadał panu w głowę kłamstwo. One się u pana w głowie A to dlaczego was broni? To dlaczego cię broni? Ale w tej Warszawie widzieliśmy tą większość dzisiaj. Macie Remis, pokaż nam te dowody na zamach. Pana to nie jest pana kolega. Jak pan się zna? Co ja pan mówię? To bo mnie rozmawia. Co znaczy stop? Na tym nie to bo mnie rozmawia. Podejdź stąd. Daj przed... Zaremić, pokaż te dowody! Na zamach, zabierz zamach! Gdzie chce pan zapalić? Co? Gdzie chce pan zapalić? Można zapalić. To idziemy se zapalić, bo... Muszę se schować telefon, bym... Muszę schować. Bo to szkoda nerwów. Kłócą się o byle co. Mówisz, że takiego... O, ty też już widzę końcówkę masz. Nie, ja mam jeszcze jedną paczkę. A ja nie wziąłem, a chłopaki tam przychodzili. Poczęstujesz? Bo jak do wieczora, to muszę mieć. Chodziło o to, tak jak tam. Go złapałem czerpnąłem i policjanci i go od razu do mnie, że spokojnie i go wzięli. Ciekawe, do której pół się będzie. O, ja powiem, na 16 miałem jechać, kurde, pod sąd. Bo dzisiaj sędziowie tam. Na Rakowiecku. A babcia się w szpitalu. No i bardzo dobrze, niech zdechnie. Sorry, że tak mówię, ale wiesz co, ta kobieta mnie podpadła z pewnymi względami. Po pierwsze, plucie na ludzi. Po drugie, a to wzięła kogoś, ugryzła. A trzecie, atak na kościół. Sorry, ja jestem wierzący, nie jestem fanatyk. Ale uważam, że pewne świętości... Ja też nie chodzę do kościoła, bo ja nie, nie lubię. Od czasu do czasu pójdę, Ja to nie. Ja jestem ten, ale ja nie chodzę po kościołach. Ale wiesz, są jakieś zasady, których kłamać nie można, tak? Miałem dzisiaj sprawę załatwić, kurde, i przyjechałem tutaj, zamiast pojechać na Andersa.
pan, panie prezydencie? Na Andersa? Ale na komisję? Nie, skończyło mi się, złożyłem, 4 miesiące czekam, jak ten, na komisję, ale nie pojechałem na Andersa, a przed chwilą zadzwonili do mnie z Andersa, że na 18 komisję mam. Jak, tak jakby pan mu układał, że... Oni za mało się uściągli, za mało na takie rozróbę dzisiaj. Bo to wszystko jest chore, bo tak naprawdę pewne rzeczy, jeśli nie daje się załatwić spokojnie, zatrzymać, do widzenia, a nie pozwalać na tyle, żeby wszyscy stali nawzajem. Bo nie mamy zgód dyplomatycznych w przestrzeni powietrznej. W tej chwili to, co on czyta, jest taką totalną bzdurą, bo do Tbilisi ja z lekarzem. Ale ja mówię, to pójdzie w cały świat, przecież Trzaskowski, ja mam TikToka, 500 osób ogląda to. I jak to Trzaskowski wreszcie zrobi z tymi schodami kłop? Ten, żeby zlikwidować te schody, bo stanie się tu tragedia kiedyś. A wszyscy i tak łączymy przy papierosie, no? Tak to wychodzi. Dobrze, że nie przy kielichu. Dobrze. Ja poczętowałam. A widać można jednak z uśmiechem do wszystkich, no? Oczywiście, że można, bo nie na tym, że Polaka, wszyscy jesteśmy Polakami. Tak, ale, zjednoczyć się. Tak, ale bądźmy za tym, żeby dla nas działano, a nie przeciw. Jak ja teraz słyszę, słuchaj, co by nie mówić, przez osiem... Ja mam na imię Asia. A ja Darek. Ania, to witam, no, Darku. No, powiedz mi, co by nie mówić, przez 8 lat na wszystko były pieniądze. Teraz, kurwa, ci przyszli na nic nie mówić. I nagle przez 8 lat nie zwalniali ludzi, i to w COVID-zie, i wszędzie, a teraz, kurwa, a przecież, jak, powiem ci, przecież były te fundacje dla osób niepełnosprawnych i PiS to zlikwidował. No dobrze, ale za to dał nam dodatkowe pieniądze. Ja dużo więcej zapisów dostałem, a w tej chwili boję się, że za chwilę mi zabiorą część. Bo już rozmawiam z dziewczynami i mówią, kurwa, Darek, jak dostaniesz to wspomagające, to wszystko, wszystko zostanie zabrane. I ostatnio, kurwa, do ZUS-u byłem na sprawdzenie w ZUS-ie, czego wcześniej nie miałem. Czy ja za dużo nie zarobiłem? Ja mówię, przepraszam, mieliście moje zarobki. To wy nie wiecie, ile zarobiłem? Ale oni tylko przyszli do władzy i w lutym mnie zwolnili. 20 osób u mnie w robocie wyleciało. 20 osób za nich. A w jakiej firmie pracowałeś? W reklamie pracowałem. A, w reklamie? Dla osób dla osób niepełnosprawnych na pewno? Znaczy nie, tam pracowali normalni, ale ja też byłem tam zatrudniony. Było nas 25 osób, zostało 5. 20 podziękowanych. A po drugie, powiem ci szczerze, Ania, mnie osobiście, ja to już, jak to mówią, czy lepiej, czy gorzej, jakoś przeżyję te jeszcze parę lat, może jak Bóg da. Tu chodzi o Polskę, że za chwilę nie będziemy Polską, będziemy landem. Ale już podobno Polska jest sprzedana. Tamci mierzeje, odkupowali, teraz się śmieją, że PiS odkupił banki, a teraz ten będzie sprzedawał banki. No to było super. No się sił ustawiają chronić. Nie dają rady. No bo wiesz, to jest za dużo. Nie chcą awantury, no. Nie chcą prowokacji, bo potem... Dobra, idziemy, zobaczymy, co tam się dzieje. Załóg, czyli Arek Protasiuk, który wtedy był drugim pilotem, może przejąć moje obowiązki i lecieć do Tbilisi. Nie było takiej możliwości, bo wtedy Arek nie był wyszkolonym dowódcą załogi. Autor major Grzegorz Pietruczuk.
Miałem wrażenie, że walę głową w mur, bo na moje racjonalne argumenty nie było żadnej merytorycznej argumentacji. Żadnej. Była tylko argumentacja polityczna, że musimy wylądować przed prezydentem Sarkozym. Autor: major Grzegorz Kukrycki.